być dla nas nawet ostatni cieniu. Cześć, tu Dawid. Wybaczcie mi, że mnie nie było ostatnio, ale po prostu zamierzałem sobie odpocząć i wyjechałem z rodzicami na to jezioro. No i nie miałem czasu nagrać vloga, bo kamerę zostawiłem w domu. A mogłem ją wziąć i posłuchać się rady kolegi, który doradził mi, żebym nagrał w plenerze vloga. No ale przy tylu ludziach, no wiecie, bo uznaliby mnie za dziwaka, nie? Mówiącego do rzeczy jakieś, no. Bo u nas w moim terenie są tacy ludzie czasem, że no sorry, ale potrafią się przyczepić do byle czego. No. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który nazywa się Adam Kuczyński. Oczywiście pozdrawiam go. I człowiek był bardzo miły. Nawet wspomniałem mu o forum, w którym oczywiście tyrali mnie kolesie na jakimś tam amerykańskim serwerze. Oczywiście i myślą sobie, że ja się tym przejąłem. No nie? No i człowiek ten całkiem w porządku gościu, no i rozmowa była całkiem przyjemna, tylko nagle się urwała, bo widać późna godzina i musiałem iść spać, no tak jak ten człowiek. No. Byłem zresztą zmęczony po podróży, no bo wyjechałem nad jeziora, nie? No. Co do hejterów, nie podobają wam się vlogi, więc ich nie oglądajcie, albo zróbcie lepsze. No. Ogólnie dzisiaj o vlogach mówiąc, myślą sobie ci hejterzy, że ja się przejmę tym, że oni założyli sobie forum, które dałem w linku poniżej. I oni tam ogólnie trali mnie i wyzywali mnie od jakichś tam beznadziejnych frajerów i tak dalej. I w ogóle oceniali. Ale było opinii parę, że takich, no, były w porządku wobec mnie. No. Ale cóż, to, że nagrali sobie o mnie jakiś tam forum, nie znaczy, że ja się tym będę przejmował. Będę nagrywać filmiki, vlogi i po prostu będę miał gdzieś to, co o mnie źle piszą. A teraz ogólnie o vlogach. Wiem, że miało być o vlogerach, ale vlogerzy... Zostawię ten temat ich później, na później po prostu, nie? Ale będzie o vlogach. Vlogi to przede wszystkim, jak wiecie, filmiki, takie blogi w postaci wideo. To jest całkiem fajna rzecz, bo można wygadać się na tematy, których można powiedzieć, no co się, no nie wiem, co się po prostu chce. No może nie to, co się chce. Nie przesadzajmy. No. Ogólnie jakie vlogi mi się podobają bardzo? Przede wszystkim vlogi, jak powiedziałem, muszą docierać do widzów w sposób bardzo zrozumiały, sensowny. Trzeba wiedzieć samemu, o czym się mówi, a ja właśnie należę do takich ludzi, którzy mówią prawdę, którzy nie potrafią kłamać. Ja się nie należę do ludzi, którzy kłamią. Ja należę do ludzi, którzy właśnie mówią prawdę i dzielą się tym, czego sami są świadkiem, czego sami doświadczyli, co widzieli, a ja właśnie mówię o tym wszystkim. I słuchajcie mnie. Prawda jest taka, że vlogerzy coś taką sobą są owiani kiepską. Ponieważ, no wiecie, nie chodzi mi o tych, którzy tam mówią, że mało konkretnych vlogerów jest, nie? Ale ogólnie to, że
vlogerzy są wyzywani przez takie dzieciaki, minimum 12-13 lat, które nie potrafią docenić tego, że vlogi nie są niczym złym. Są wręcz czymś pozytywnym, ja myślę. W nich można powiedzieć, co tylko się, no prawie, co tylko to, co się chce. Można powiedzieć, no nie wiem, no, tak jak ja na przykład powiedziałem o filmach i serialach, to ja mniej więcej lubię, bo powiedziałem tylko te niektóre przykłady. Tak samo z muzyką. Możemy powiedzieć na przykład, no nie wiem, jak ktoś nosi na polityce, to może o tym coś powiedzieć. Na przykład, no nie wiem, w ogóle o czym się chce. Bo vlogi to jest całkiem dobra rzecz, ja myślę. Vlogi to są pewien objaw tego, że może objaw, jakby przesłanie takie słowne do ludzi, którzy myślą tak samo. Myślę też, że lepiej jest vlogi robić niż takie zwykłe blogi, ponieważ przy pisaniu normalnego bloga to my możemy zapomnieć w trakcie pisania o czym chcemy napisać. A tutaj w vlogach mówimy to od razu. Choć jest pewnie możliwość taka, że możemy zapomnieć co chcemy powiedzieć, ale to się rzadziej zdarza niż przy normalnym blogu. Przy normalnym blogu to możemy się męczyć z pisaniem i z pisaniem dokładnie, a tutaj po prostu mówimy tylko tyle. Co jeszcze fajnego w vlogach widzę? Przede wszystkim to, że można zrobić je w taki sposób, żeby po prostu się ludziom się podobało. Co według mnie jest fajną nawet rzeczą. Można je zrobić w taki sposób, że no po prostu ludzie nas będą może nie uwielbiać, ale po prostu będą nas lubić i będą chcieli, żebyśmy robili tych vlogów więcej. I myślę, że wielu vlogerów oglądając ten vlog, czy vlog, czy jak to, jak go zwał, to go zwał. No to myślę, że vlogerzy, którzy mam nadzieję dostosują się do tych zasad, do tych właściwie może zasad, no jakichś porad. No co do vlogów w plenerze, najlepiej kręcić wtedy, kiedy jest się też samemu i przy ładnej pogodzie, bo tak jest najlepiej, nie ma szumów, deszczu, nie ma żadnego, bo na przykład vlogi, gdzie jest szum, deszcz, śnieg, to nie, to jest pomysł taki kiepski, bardzo kiepski. Co ja jeszcze o vlogach mogę powiedzieć? O vlogach mogę powiedzieć jeszcze to, że jak się je robi, to myślę, że to jest najlepszy sposób na to, by wyrazić to, co my myślimy bądź czujemy. Bo my tu mówimy i możemy wyrazić swoje nawet emocje takie, tak w taki sposób, że ludzie to widzą. Nie to, co my piszemy, bo normalnie mi się wydaje, że pisząc zwykłego bloga, ludzie trochę ściemniają. A tutaj jest inaczej. Bo ludzie, no czasem zdarza się, że ściemniają, ale my widzimy to. Że ktoś tam mówi i jakie emocje w nim się wzbierają. No i myślę, że ściemnienie tutaj jest dużo trudniejsze przy wideoblogach. No tak, dużo trudniejsze, bo ludzie nas widzą. A jak piszemy bloga zwykłego, to nie widzą nas, tylko widzą to, co my napiszemy. Oczywiście ludzie, którzy to zobaczą.
Ale przez to ja myślę, że jest się bardziej rozpoznawalny. Chociaż jak dla mnie Sława to jest przebytek. I niepotrzebna rzecz. Wiecie? Chociaż już mnie ludzie poznają na ulicy, jak powiedziałem wcześniej. I nawet ludzie ciągle się pytają, jak mnie zobaczą, oczywiście ci, którzy mnie lubią, o czym będzie następny vlog. A ja mówię, że właśnie nie za bardzo wiem. Jak coś wymyślę, to go zrobię. Bo ja nie jestem takim, wiecie, mózgowcem, wam powiem. I tematy czasem mi się wydaje, że mi się kończą. I chyba tak jest. Bo powiedziałem o tym, co najbardziej lubiłem i co mnie najbardziej denerwowało. I ogólnie takie tematy, które już pewnie były wcześniej poruszone. No i przez to mi się wydaje, że mi się kończą tematy. Dlatego właśnie liczę na jak najwięcej propozycji w tych sprawach. Piszę, żeby odpowiedzi wideo, chociaż ktoś nagrał na moje filmiki. No i właśnie jestem ciekaw. Właśnie dlaczego do tej pory nikt tego nie zrobił, bo ja jestem ciekaw waszych odpowiedzi wideo na ten temat, albo komentarzy i wiadomości. Co za zwierzynę, znów szaleje. Moja szynszyla. No cóż, musi pobiegać. No. Co jeszcze fajnego widać w wideoblogach? Właściwie, chociaż ja wiem, powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. No, to tyle. Na razie. Sorry, zapomniałem jeszcze powiedzieć o hejterach. A to, chcę wam powiedzieć, hejterzy drodzy, nie lubicie vlogów, to ich nie oglądajcie. A jak nawet jeśli chcecie, to zróbcie własnego. Więc zamiast krytykować, byście zaczęli robić je. I tyle. Skoro tacy jesteście mądrzejsi, to pokażcie swoją twarz w internecie. Tyle wam powiem. Na razie.